Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rzymu Dwójki. Jesteśmy w miejscu i w czasie gry nie najlepszym, ale dajemy radę. Dlaczego nie najlepszym? No nie najlepszym dlatego, że atakuje nas połowa kontynentu prawie. Od Hiszpanii całość, Massalia, Tani, Arweci, których nie jest w sumie dużo, nie mają mocnej siły, ale my też troszkę widzę, że połudu upadliśmy. Wszyscy nas w sumie nie lubią, ale za to prawa flanka, prawa strona nas lubi. Tak, coś podupadliśmy na sile. Nie za bardzo wiem dlaczego, chyba chodzi o kasę, tak mi się wydaje. No nic, tutaj mamy jednostkę. A wiem, tutaj miałem jednostką podpłynąć do Genui. Zrobić blokadę. Tak. A jednostkami tutaj zrobić taką akcję, że tu podjechać. A tą jednostką zaatakować to. Super. Bo mało mi to dało. W sumie ze względu na to, że ta, dużo to nie dało, ale jest jakaś szansa na wygraną. Co prawda, ciekawy jestem, czy oni się będą bronić, ale muszę to zagrać za sekundę. Obym tylko nie zapomniał o tym. Muszę szybko sprawdzić, co tu się dzieje. Tu się dzieje ok. Jak to zupdate'uję, to coś się stanie. Minus. Nie, minus mi teraz nie jest potrzebny żaden. Tutaj staram się też coś ogarnąć, jakieś plusy. Tu jest słabo. Tu też jest słabo. A czemu tu jest aż tak słabo? Minus 26? Ja cię kręcę. A jak nawet wejdę tutaj, to coś się da to w ogóle? Nic nie daje. Dobra, trzeba będzie sobie poradzić z walką. Tutaj już się wydarzyły złe rzeczy. Nie wiem, jak ja to przeżyję, szczerze. Miałem nadzieję, że ktoś mi tutaj pomoże, ale Dalmateja zajęta jest swoimi problemami, więc szczerze nie wiem. Jak ci padną, to szczerze nie wiem. Tu sytuacja jest taka, że ci idą na rebelię tutaj, więc spoko. Ci sobie ogarniają porządki. Dobra, a jeszcze jak tutaj? Tu jest fajnie. A tu czemu jest minus 1? Okej, no dobra, mam nadzieję, że nie będzie niedługo minus 1. Tutaj przejęliśmy Sigę. Sigę trzeba zrobić tak. Mamy jedzenie. Tak, będzie jedzenie. Będzie, ale czekaj, chwila. Tak. Tu będzie tak i tu będzie na razie tak. Okay, nic ciekawego tutaj więcej nie wymyślę. I tak, muszę na pewno zmienić sytuację na to, że wcześniej od razu leciałem na kasę i na przychody, a teraz muszę najpierw zadbać o public order. Co powinienem robić od początku? Tutaj ty, Barbaro, zobaczysz, co się dzieje tam z lewej. Tu gdzie jest Pompeja? Gdzie jest Pompeja? Tu jest Pompeja. Pompeja, wracaj. Zobacz, gdzie Massalia ma jednostki. Czy oni na mnie już idą? Bardzo dobre pytanie. Czy ty możesz się ruszyć? Na razie nie. Czy tu nie ma ani jednej już jednostki? A, nie. Tu jest. To co, ja mogę jeszcze jedną zrobić? Nie, chyba. Cztery. Raz, dwa. Trzy. No, cztery. Jak w ordę strzelił.
Dobra. A to jest Brennan Games. Dobra, no to co? No to tyle. Tu trzeba to wygrać, a później lizać rany. Tam. A nie. A jakby to wyglądało? Beznadziejnie. Połowa by zginęła. Tym bardziej, że pamiętam, że wojnę wypowiedzieli mi. Dobrze pamiętam? Tak, Venetti mi wypowiedzieli wojnę. W każdej chwili mogą do mnie podejść przecież. Też nic niby nie mają. Dobra, walczymy. Nie lubię walczyć w zimę, ale walczę. Kurde, no. Nie dość, że ta Liguria, nie wiem dlaczego ona ma takie mocne jednostki, a ma mocne z tego co widzę, bo zazwyczaj, kurde, w ogóle w tym Day cały czas czuję, że niektóre te jednostki, szczególnie tych Galów i na przykład tej Masali, nie Masali, tylko co to było? Numidyjczyków, to były tak zbustowane, że Rzym to tak odbiegał od nich, że hej. Z jednej strony to w sumie spoko, hej. Hej, Gierko. Rzym? Nie rób mi tego. Dobra. Cieszę się. Snow. Ra. Może być. Może być, będzie wszystko widać. Balista. Dobra, balista to będzie tutaj. Niech sobie strzela zwykłymi. Ciekawe skąd moi przyjdą. Very. Very ciekawe. Numedian. To wy Numedian tutaj. W sumie to Numedian, to wy możecie nawet podejść tutaj. Co jeszcze? A hoplici na boki. No, Principes i to pozostałość tu. I tyle. Andrzej tu. Ju. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Walić w tego i tyle. W sumie to wy możecie walić w jedno miejsce. Tu. Dobra, gdzie jest moja reszta? Gdzie? O kurna, szkoda, że nie dalej, szczerze. Dobrze. Tylko szkoda, że nie dalej, naprawdę. Nie wiem, jakoś zmarkować, że my będziemy szli. A w ogóle pytanie... O, w dupę. I co więcej, do mnie już nie przyjdzie jednostek? Naprawdę? Troszkę słabo w takim razie. Dobra, zapraszam w takim razie Velites. Walić, walić, panowie. A wy z jakiegoś konkretnego powodu nie walicie? I treat? What the fuck?
Przyjrzyjcie się w takim razie. Nie wiem, oni się będą łączyć, czy jak to będzie. A jak wygląda sytuacja ze stateczkami? Do dupy. Żeby się niby łączycie, tak? Okej. Aha, a tu... Nie za bardzo tego chciałem. A wy nadal walicie tutaj. Całkiem spoko. Blista nadal wali w sumie, także. Wracać się walić w tych. Tu. Gdzie jest jeszcze jedna konica? Wracać. Wracać, 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 wracać. Nie, 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 myszko, nie wychodź poza. Nie, to wszystkie siły trzeba tutaj ogarniać w takim razie. Wychodzić. Oho, no to dałem czadu. Tak, to jest sytuacja bardzo słaba. A generał? Aha, generała już nie ma, okej. No, to też jest w sumie spoko, że oni sobie tak stoją. Aby teraz nie było sromotnej porażki. E? Dlaczego? Kurde, a wy co tu, co się dzieje z wami? Lekko zmylić tylko. A wyjechać stąd. Wy tu.
atakować. Bardzo słabo to wygląda. Całkiem śmiesznie. Do tego najśmieszniejsze jest to, że ja tu mam całą jeszcze piechotę. A wyginiecie od kogo? Masakra. Uciekać. Tyle z tej armii. Nie, no masakra. Wy naprawdę nie możecie się przez nich przecisnąć. Masakra. Tu jeszcze jadą, no zajebiście ogólnie. Dawać, 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 bo to jest tragedia, co wy robicie. Chociaż to inaczej wy. Nie, wy ustawcie się tutaj, oni do nas idą.
mam nadzieję. No i co, wylite znowu naprzód. Wydawajcie tutaj. Rorari po bokach. Konica na tył. Was zapraszam. Masakra. Są tu jeszcze jakieś jednostki? Takie do dupy? Nie ma. Nie, wy nie możecie przecież tak jechać. Ma być w ogóle. O, teraz by się przydała konica. Dobra, dawać mi tutaj ich. Średnio. Tutaj naprawdę została tylko jedna jednostka i nie możecie z nią wygrać. Ci się nawet nieźle bronią. Dawać, 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 dawać. Was też zapraszam. Ale wiecie co? Właśnie. Dobrze, dobrze, nie jest źle. Nie macie z nimi szans. No i co? Jeszcze? Nie możecie z nimi wygrać? Kurde, ci najgorzej wypadają. To jest to też posrane jednostki? Nie! Wiecie co? Jedźcie tutaj tych wspomóc. Się robi mały problem.
zaraz zaczniecie i stąd wyjeżdżać. No i co? Jeszcze nie? Dawać ich. Masakra, 500 naszych zabił. To nie jakieś tam podstawowe jednostki. Fajnie, nawet spoko, nie? To im idzie, nie powiem. Co? Wszystkich rozwalą. Tak, bo przecież co to? Chłopaki są w tych. Nic im nie zrobili. Nic. Popieprzone jednostki. Co, naprawdę nic im nie robicie? Melee Defense 71. Z jakiej paki oni mają minus? Popieprzone są te jednostki. Też są jacyś posrani. Oja. Jeszcze ten zostanie, ale będą jaja. O, ta, a co? What? What? No nie wiesz. Pierwsza jednostka, która chyba zabije moich więcej. Jakakolwiek inna. Aha, ci też... Ja pierniczę, co to ma być? Być w ogóle. Okay.
śmieszne. Naprawdę to jest śmieszne. Śmieszne to jest. To już nawet nie jest... Nie mam innego pomysłu na to, to jest po prostu śmieszne. No bez jaj. Bez jaj. Jaj za nimi. Cała armia się w rozsypce zrobiła. Trzeba ich wyrżnąć. Miasto przejąć i nie wiem co. I budować znowu jednostki. Tie. No nic, to tylko i wyłącznie widać, jak niektóre jednostki są złe. To by inaczej tego nie można powiedzieć. No walczą niesamowicie, szczególnie te. Jak już mają jednostki porządne, Galowie i Barbarzyńcy, to już są takie, że nie da się prawie z nimi wygrać. No, co widać tutaj na załączonym obrazku idealnie. No nic, dzięki za oglądanie, dzięki i trzymajcie się. Cześć, do następnego.